Cześć! Siemanko. Co masz ciekawego? Kreatynkę. No co, na pewno muszę zagrać odważnie. Tak naprawdę nie mam nic do stracenia, więc muszę atakować, bo taką przebijanką z nią nie wygram. Poczcisz jakąś groźną minę może? Mam, tak. Mam taką minę numer 5 i ona jest groźna. I będę się patrzeć jej prosto w oczy. Dzień rozpoczęliśmy od spotkania w singlu mężczyzn, gdzie Adrian Duszak zmierzył się z Libańczykiem i w dwusetowym pojedynku nie pozostawił cienia wątpliwości, kto powinien zwyciężyć, i to właśnie Polak triumfował. Teraz tak zwana obserwacja oponentów. Widzę, że punkt w punkt lecą łeb w łeb, a u mnie 12-5, 12-5. Wiadomo, że tu będzie ciężej, ale jeśli chcę zagrać na tamtej ręce, to muszę rozwalić jednego z tych dwóch. Adrian? Czy uważasz, że powinieneś coś ze Snickersem porozmawiać o dalszej pracy? No kurde, mimo że słodyczy na razie nie jem, ale Snickersa chętnie bym ponosił na koszulce. Dogadamy się. Znamy się nie od wczoraj, dogadamy się. Będzie okej, będzie pan zadowolony. A to kogo być wolno? Do Bogdana, bo do niego czuję taką sportową złość. O, Gory jest bardzo mi tak neutralny. Wiadomo, że jak wchodzę, to wchodzę na 100%, ale myślę, że przy Bogdanie mógłbym się odpalić tak nawet na powyżej 100%. Okej, a jaki macie między sobą rekord? 4-0 dla mnie. To także spoko, jestem gotowy, nie mogę się doczekać. Nie no, wiadomo, że szacunkiem, bo to jest bardzo wymagający rywal. Grał na najważniejszych imprezach już, ojejku, trzykrotny mistrz świata, ale w deblu. W singlu gorzej mu idzie, ale też wiadomo, że to doświadczenie ma, które jest potrzebne na tych najwyższych etapach rozgrywek. Następnie mecz rozegrała Agnieszka Rybicka, która w 1/8 finału trafiła na Brazylijkę Rafaelę Fontes. Agnieszka zaczęła trafiać pierwszy serwis i właśnie tym aspektem przysporzyła wielu problemów rywalce. Niemniej jednak to gra Brazylijki była skuteczniejsza i to ona w dwusetowym pojedynku okazała się lepsza. Dla Agnieszki był to koniec zmagań na tym turnieju i ogromna lekcja na przyszłość. Gratulujemy. Bo tam było parę takich sytuacji po prostu, gdzie no dobrze sobie wystawiłaś, no i, nic, i zabrakło tego ataku, no a jak ty jej przebiłaś, no to ona już wiadomo, że to ona wtedy tą piłkę bierze pod swoją kontrolę, tak, i niestety tak. Jest trudniej, tak? Ale naprawdę mecz był dobry, no Rafaela jest jedną z najlepszych na świecie, co tu dużo mówić, no a tutaj też będzie w singlu, no to właśnie chyba najbardziej liczyła na medal. Ja jestem zadowolona całkiem z tego meczu, ale no tam było błędów sporo, no dobra. No, znaczy wiesz, błędy to i ty robiłaś i ona robiła błędy, tylko no. Po prostu już na tym poziomie najwyższym to wiesz jak to jest, już jest, no. Już nie można tej odpuścić piłki, kiedy ma się okazję, żeby po prostu walnąć. To lepiej walnąć i popsuć, niż oddać, bo to jest ta mentalność, że wiesz, walniesz, wejdzie ci, wejdzie ci, nie wejdzie ci, wejdzie ci, nie wejdzie. Ale jak oddajesz, to już to zawsze więcej stracisz, niż zyskasz na tym, tak finalnie patrząc na te wszystkie akcje. Kolejny był mecz Polaków w deblu mężczyzn, gdzie trafiliśmy na Francuzów. Adrian oraz Marek, odpowiednio zmotywowani, przystąpili do spotkania i pewnie wygrali pierwszy set po dobrej grze. W drugim secie, mimo wielu matchpointów dla Polaków, nie udało się zdobyć decydującego punktu i drugi set padł łupem Francuzów. Trzeci set z kolei obfitował w wiele zaciętych wymian i świetnych serwisów ze strony rywali, natomiast my mieliśmy od początku spotkania problem między innymi z zagrywką i to niestety finalnie Francuzi cieszyli się z awansu do ćwierćfinału, a Polacy zakończyli turniej na tej fazie. Niemniej jednak gratulujemy występu i wierzymy, że będzie to motywacja do osiągnięcia lepszych wyników w kolejnych startach. Następnie do rozgrywki przystąpiły Alicja Bartnicka oraz Żaneta Cygora, czyli nasz debel kobiet. Polki po sprawnym przejściu grupy miały bardzo duże aspiracje do walki o najwyższe cele. Mecz z Kolumbią rozpoczął się dość wyrównanie, natomiast w decydującym momencie to Kolumbijki atakowały skuteczniej i wygrały pierwszy set. Drugi również przebiegał dość wyrównanie, lecz z delikatnym wskazaniem na Kolumbijki. Przewaga wraz z biegiem spotkania rosła i niestety, ale to Polki musiały uznać wyższość rywalek i zakończyły tym samym turniej na etapie 1/8. Serdecznie im gratulujemy i gorąco liczymy, że w przyszłym roku również w deblu kobiet uda nam się powalczyć o awans do strefy medalowej. Jeszcze nie mam zdania. Nie masz zdania? Jeszcze sobie nie wyrobiłaś? No, jeszcze nie wyrobiłam, jeszcze tego nie przemyślałam. No to działy się inne rzeczy w szatni, jeszcze deblowo nie myślałam o tym, co tam się działo na meczu. Na pewno mocno nas atakowały dziewczyny i no jednak coś tam grają, wiadomo. A my musimy potrenować i może za rok na nie trafimy i wtedy rewanżyk. Jedziemy z Gorąco? Jedziemy z Ukrainą. Fajnie będzie.
Kolejna formuła to mixed i nasza polska duma. Alicja wraz z Markiem trafiła do spotkania przyjaźni, albowiem mecz odbywał się z Ukrainą. Precyzyjne i zabójcze ataki Marka oraz bardzo celne podania Alicji nie pozwoliły Ukraińcom nawet zbliżyć się do Polaków, którzy pewnie wygrali mecz 2-0. Potem przyszła pora na ćwierćfinał singla mężczyzn. Adrian trafił na Bogdana Marojewicza z Serbii, z którym to mierzył się już niejednokrotnie. Rozwścieczony Polak po porażce w deblu mężczyzn nie pozostawił wątpliwości i pewnie wygrał 2-0, awansując po raz piąty do fazy półfinałowej Mistrzostw Świata w singlu. No, bardzo się cieszę, że go przekrzyczałem, bo zazwyczaj to Serbia ma taki temperament, że oni wszędzie krzyczą. Ale no, myślę, że nawet go nie było słychać. Nawet jeśli on krzyczał, to ja sobie krzyczałem, że dobrze, było blisko i tak dalej. Nakręcają się tylko pozytywnie, a to jest bardzo ważne, żeby nie wnosić i nie trzymać w sobie żadnych negatywnych emocji podczas meczu. Nie udało się, bo to kwestia przypadku była. Wygrałem, myślę, że zasłużenie. Kontrolowałem mecz i kurczę, no teraz będzie rewanż za Francję. Przegraliśmy w deblu, mimo że nie z tym samym zawodnikiem, to bardzo, bardzo chcę wygrać. Bardzo chcę wygrać, bo kurczę, no już 5 medali było, a żaden nie jest złoty. Także może teraz go trochę ozłocę. Ale na razie skupmy się na półfinale. Słucham, czy mogę pomóc? Widzisz zdjęcie? Tak, wysyłam. Jesteś mocnym gościem. Kurde. Tak. Myślę, by się to nie udało. Zdecydowanie by się nie udało. Bardzo miło mi, że tak myślisz, że to zauważasz. And I saw you're ranked number 3 in the world, right? Exactly. Yeah. So you want to do better than third place. I and never... if you do better than third, means you have to get to the final. Yeah. Which means you have to win. Yeah. One year ago, I played in the final against a Romanian guy. He's really strong, but I don't think it's possible. Yesterday, I sent the photo of us to Mihrit. Oh, and nice. He was really surprised. Yeah. What is guy doing here? Yeah. I said to him that you represent England, yeah, and you want to come into this world. Yeah. Yeah, that's good. Yeah, I'm sure he would be surprised. Maybe I can battle like against Mikritz in the future. Oh yeah. That would be so funny. I wanna see this battle on this time, because I think that he is on your level in Tekbo. I think he'd be better than me. Oh, just maybe like this, because he played 5 times for the Tekbo. Wisienką na torcie było spotkanie ćwierćfinałowe pomiędzy Markiem oraz Alicją, a serbską, niezwykle utytułowaną parą. Do meczu podeszliśmy z ogromnym respektem, mając z tyłu głowy poziom gry prezentowany przez Serba, Nikolę Mitro, który jest multimedalistą Mistrzostw Świata. Mecz od początku ułożył się dokładnie tak, jak chcieliśmy. Nie daliśmy większych szans rywalom i wygraliśmy sety do 7 oraz do 3 punktów. Cieszyliśmy się z awansu do fazy medalowej i świętowaliśmy całą polską kadrę. Jara, to jest to. Zwycięstwo. Nie, super parę mamy, naprawdę. Medalową, myślę. Tylko jakiego koloru. Zobaczymy. To nie sen. Wstajemy. Masakra. Kiedy gramy? Jutro czy w sobotę? Niedzielę. Za 15 minut. Na pewno. W taki sposób się tworzy historię. Proszę, zobaczcie. Marku, jakieś podsumowanie dnia? Lipa z deblem i dobrze z mixem. Ja biegnę dalej!